Zasygnalizował, kiedy nawiążesz kontakt z Michała. Już. Powiedz mi, jak widzisz Michała. Ech, takie dziwne miejsce trochę. Tak jakby to jest coś takiego, takie poczucie jest, jakby gdzieś stał na... Ponad płaszczyzną doświadczeń. Takie to jest odczucie. Trochę to wygląda, jakby nie wiem, jakby gdzieś z jakiejś wysokości, z jakichś z wzgórz patrzył na dół, tylko że tutaj to jest bardziej takie nie ma tej um, krajobrazowej. Um, Części, nie, nie widać, ale się ją jakby czuje, jakby właśnie tak z góry. On bardziej stoi na takiej, nie wiem, platformie takiej kwadratowej platformie, która też wydaje się, lekko porusza się, przysuwa się nad płaszczyzną, właśnie doświadczeń. Tak to się pokazuje czy czuje. No i z jest zaskakujące to, jak bardzo jest dużo tam stresu w nim. Mhm. Takich stanów lękowych i takiej, takiej niepewności, tak jakby, nie wiem, poczucia winy nawet. Mhm. Jest też poczucie takie, jakby, jakby było w nim coś takiego. Dużo takich filozoficznych pytań, takich rozważań na różnych płaszczyznach. Które właściwie komplikują mu tylko jego istnienie i powodują, że gdzieś z jakimś takim niechętnie, niechętnie się chciał angażować we wszystko, co tam na tej płaszczyźnie doświadczenia mógłby doświadczyć. Można by było nawet powiedzieć, że, że Michał jest takim. Jak. To takie, takie to jest, jakby w jakiś sposób chciał przewidzieć konsekwencje swoich wyborów w dalekiej przyszłości. Tak bym to powiedział. Jakby się boi, że jakiś jego najmniejszy krok, jakiś drobiazg, który on zrobi, doprowadzi do jakichś niewyobrażalnych skutków gdzieś w przyszłości. I to wydaje się właśnie, że też powoduje te jego napięcia takie i, i, i blokady, które ma i, i, i te emocje, które też wydaje się, wynikają już raz z jego doświadczeń, z tych rozważań i z, z przeszłych jakichś sytuacji, które on sam albo ktoś mu uświadomił, że Miały wpływ na, na rzeczywistość, a w efekcie też chyba nawet na, na w jakiejś części nawet na, na świat, w którym, w którym on doświadcza. Mhm. Natomiast sam taki, sama jego postać to jest taka bardzo taka. Jakiego słowa to użyć? Taka bardziej. To, co wewnątrz to, to opisałem, ale właśnie na zewnątrz jest takie, takie poczucie, jakby on był taki w sobie po, poskładany. Jakby ta nawet twarz jakby go woskiem zalać. W sensie, że, że na zewnątrz, tak jakby nie chciał pokazywać tych swoich emocji. I jakby ta, ta taka. Taka ta woskowa, nazwijmy to, czy coś co przypomina, to znaczy to nadaje takie napięcie jakby na zewnętrzne jego części powoduje, że właśnie tam tych emocji on na zewnątrz pokazuje dużo, dużo mniej. Tak jakby właśnie próbował przebrać jakąś, nie wiem, jakiś swój obraz na zewnątrz, który by nie zdradził to, Co w środku te właśnie jego rozważania, czy rozterki, czy też emocje tkwią w nim. Ja on tego jakby nie chciał pokazać. Przez to jest taki trochę nawet lekko błyszczący na, na zewnątrz i taki taki. Ale jednocześnie nie jest jak skała, jak, która się nie zmieni, tylko że tutaj te jakby ruchy jego ciała, czy zmiany w jego ciele. Ma się wrażenie, że jakby wolniej działają, czy wolniej te, te zmiany widać na nim, mhm. w jego postawie. Więc mi, czy ciało subtelne przypomina ciało fizyczne? No, no właśnie, staram się opisać, no. że, że jest takie, takie jakby. E... Z zatrzymana mimika, mięśnie twarzy, Aha. jakby, czy, i są, i że przez to e, trudno powiedzieć, że on przypomina, okay. no bo jest taki trochę jakby zatrzymany, i pewne cechy są podobne, ale właśnie to, że tam nie ma tych reakcji na, na zewnątrz, to wszystko dzieje się w nim w środku, no to jego postać taka nie jest idealnie odpowiadająca mhm. fizyczności. Mhm, Zapytaj e, Michała, a dlaczego jest to spotkanie dzisiaj? Co chciałby zmienić? Chciałby zrozumieć. Co chciałby zrozumieć? Po prostu chciałby zrozumieć. Uh -huh. Dobrze. Zapytaj go, czy daje wyrażone zgodę na tę pracę dla niego, z nim, poprzez niego. On tak, on wyraża, choć jakby w nim też jest takie takie jakby już przewidział, znaczy nie przewidział, przeczuwał jakieś konsekwencje daleko idące tego, co może się zdarzyć. No bo jest takie poczucie, że jakieś drobnostki, które, na które on ma wpływ, czy drobnostki, które doprowadzą do jakiejś zmiany drobnej w efekcie, Tworzą jakąś niewyobrażalną zmianę. I mimo tego, że on się wyraża tą zgodę, to niesamowite napięcie, lęki, takie, które go wypełniają aż do tego stopnia, że, że mu tak jakby wyczyściła się głowa, taka pustka się tworzy, aż pisze wszystko w tej głowie, dzwoni, dźwięczy a cała reszta ciała jest taka teraz jeszcze bardziej taka zwarta, napięta, ale w jakiś sposób gdzieś resztką jego jakby, jakby chciał pokonać, wyjść poza, poza to, w czym tkwi, mhm. właśnie spodziewając się jakichś konsekwencji, ale jakby no jest w nim takie poczucie, że on musi to zrobić. Uh -huh. uh -huh. Michała, czy zawsze jest sam w tej przestrzeni? Tak, tutaj jest sam. On uh -huh. tylko patrzy w z uh -huh. tej pozycji tak, na, 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 resztę, na resztę tego planu fizycznego, planu uh -huh. doświadczeń. Dlatego, uh -huh. czy był kiedyś taki czas, takie doświadczenie, kiedy rozumiał? Wydawało mu się, że rozumiał, ale zrozumiał hmm. też wtedy, czy rozumiał wtedy też, że widział bardzo krótkowzrocznie, tak jakby nie, nie był w stanie zobaczyć wszystkiego. Wydawało mu się, że to, jak podejmuje decyzję, jak doświadcza, jest czymś takim bardzo jego prywatnym. Jego kreacją, jego światem, i wydawało mu się, że w tym stanie jest istotą spełnioną, postępującą właściwie, w zgodzie, z, jakby z sobą. Ale wtedy właśnie zrozumiał, że, czy później zrozumiał, że jego wybory wpływają, jakby. Niosą dużo większe konsekwencje niż, niż mu się wydawało, a w zasadzie nawet nie, że mu się wydawało, tylko on po prostu nie brał tego pod uwagę. I całość to sprawiło, że jego system jakby wartości, może jego system wartości się nie załamał, bo on dalej czuje, że jakby bycie w zgodzie z sobą, czy, czy, czy doświadczanie, czy przejawianie się właśnie w, w, w swojej naturze. Jest czymś, co on chce robić, tylko chciałby być jakimś takim w porządku wobec świata, którego częścią w tym doświadczeniu się staje. I to mu się zawaliło. Poprosi mhm. mhm. Michała, żeby nas zaprowadził do, do takiego momentu w swoim dzieciństwie, kiedy miał 4-5 latek małym dzieckiem. Tam się coś wydarzyło, idziemy tam. Powiedz mi, jak wyglądała jego sytuacja energetyczna. Tak jakby go jakąś taka, nie wiem, jak to do czego to porównać. Chodzi o to, że tak jakby trzymał go, nie, wiem, uderzał, napierał, nie wiem, emanował w jego kierunku, w jego kierunku emanowała taka energia. Którą wydaje się najbliżej jest porównać do lęku, mhm. która e, jego przód, jego istoty e, e, ładowała takim lękiem. To jest takie poczucie, jakby też można powiedzieć, że ktoś by uderzył mhm. i ten lękiem, ale ten, ta, ta, ta ręka, która uderza tym lękiem, nie cofa się. Tylko cały czas czuć ten, to uderzenie, tak bym powiedział. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Dobrze. Cofnijmy się jeszcze do przestrzeni międzywcieleniowej i sprawdźmy, jaka była sytuacja, zanim Michał stył jako Michał. Idziemy tam. Podobno jak tutaj, tylko bardziej szeroka. Tak by tak, trzeba po to było opisać. Uh -huh. Bo można powiedzieć, że Michał jest na, taki, na takim poziomie energetycznym czy astralnym, gdzie porusza się bardzo wolno. Mhm. Po, po czymś, co można by powiedzieć, tak jakby po takiej szklanej podłodze przy czym to, to chyba tylko ta podłoga, to bardziej wyobrażenie jest czy iluzja tego, że on po prostu po, po, porusza się w poziomie i yy, skierowana jego głowa, tak zwrócona w dół, tak jakby pod nogami miał całe, całe życie ziemskie, dosłownie całe yy, i po prostu idealnie, i porusza się wolno, tylko potem jest wrażenie, że jakby po szklanej podłodze chodził. Tam nie ma podłogi, tylko właśnie uh -huh. jest idealne, nierówno, bez żadnego obniżania w dół czy, czy ruchu w górę. Idealnie się porusza. To jest tak, jakby skanował tą rzeczywistość, której ma stać się częścią. I jest przerażony, jak wiele, jak w zależności, jak ogromna ilość zależności tam jest. I tak jakby patrzył na punkt, w który w, tą, w te zależności wejdzie. I później to tak jakby chciał grać w szachy powiedzmy i był w stanie przewidzieć pierwsze, no nawet, nawet mniej, powiedzmy, że 10 ruchów był w stanie przewidzieć, a widzi, że ta gra tam ma tak gigantyczną ilość wariantów, on w jakiś sposób jakby widzi, że ten jego ruch, który przewidzi pierwszy, drugi, trzeci, a niektóre ruchy po prostu widzi, że się wydarzą. Chociażby tak, jakby to jego narodzenie, to, to jest w stanie pewne rzeczy przewidzieć, mhm. bardzo, ale później przeraża go to, że nie ma, tak jakby czuje, że straci yy, że straci jakby panowanie nad tym, że nie, że nie będzie w stanie kompletnie przewidzieć konsekwencji tych jego ruchów, czy bo nie dość, że i, i widzi, że jakby będzie stłamszony, że im, ba, im więcej jakby tych w te zależności wejdzie, tym bardziej zwrotnie ci no, nazwijmy to sobie przeciwnik, z którym gra, swoimi ruchami sprawi, że on no, będzie jakby zaszachowany, zamatowany My. gdzieś w pewnym momencie, i jakby widzi, jak bardzo dużo innych ruchów czy ruchów energii może na niego wpływać. On jest po prostu tam przerażony. I teoretycznie może znaleźć sobie punkt, w którym w te zależności wejdzie, ale nie potrafi tego zrobić. I w związku z tym taka gwieździsta postać, taka ubrana w płaszcz, bardzo to znaczy, ten, jeśli to jest płaszcz, przyjmijmy, że to jest płaszcz, to to on jest tak jakby był przezroczysty i e, miał takie punkty, jak no, można by było porównać do gwiazd, które na tym płaszczu są. Naniesione, a ten płaszcz jest tak jakby przezroczysty, i jakby idealnie dopasowany do, do otoczenia, do takiego, do takiego ciemnego otoczenia, i yy, gdyby nie te gwiazdy, to by te, tego, te, tej istoty nie było widać, yy, bo ona byłaby wtopiona w to tło, a yy, w momencie, kiedy są te punkciki. To jak ona za nim podąża, czy, czy zmienia pozycję, no to te gwiazdy powodują, te kropki powodują, że, że można zobaczyć jego zarys i można zobaczyć, że, że on tam jest. I on, mhm. widą, widząc bezradność Michała, on ro, stara mu się doradzić i wskazać mu miejsce, w którym no, mógłby zacząć. Mhm. Spójrz jeszcze w tamtym miejscu, czy w Michale są jakieś implanty. Tak, wydaje się, że tak, i też czuć takie już blokady, które wynikają mhm. też z tego, że, e, że jest w nim taka bardzo silna emocjonalność, tak jakby nie był oczyszczony z emocji. Mhm. Nie był gotowy w ogóle na, w pewnym sensie emocjonalnie na nowe doświadczenie. Ale też widać, i to jest głównie w sercu, w brzuchu, w splocie słonecznym, w podbrzuszu. Tam, tak jakby warstwa emocjonalna tworzyła napięcie czy blokady, i też jakieś elementy, które w głowie są, które powodują, że on, on nie może się skoncentrować, skupić w sposób właściwy. Mhm. Tak jakby tylko tu bardziej emocjonalnie. Widział tą przestrzeń, ale właśnie nie, jakby nie mógł dokonać analizy. Tak jakby bardzo y, blisko widział, czy bliz, blisko myślał. To tak może dziwnie brzmi blisko myślał, ale y, to jest coś takiego, jakby właśnie zamknąć się w pokoju i y, próbować sobie wyobrazić, y, co jest poza tym pokojem, i y, nie potrafić znaleźć żadnych myśli. Nie, nie potrafić stworzyć właśnie. To tutaj jest coś podobnego, tyle że w, na większą skalę. Mhm. I to, co jest w głowie, myślę, że to wpływa na, na jego ogląd i, i właśnie podejście, czy, czy w ogóle forma analizy, czy decyzji, to wpływa mhm. na niego. Zapytaj, mhm. Michała, jeszcze w, tamtym, w tamtej przestrzeni, czy z tą postacią wcześniej się spotykał? Tak. Pamięta, kiedy po raz pierwszy ją spotkał? Tak, pamięta. To idziemy tam. Gdzie jesteśmy? W miejscu, gdzie się spotkał tą postać. Uh -huh. Miejsce jest bardzo podobne. Żeby nie powiedzieć takie samo, tyle że to, co pod spodem jest, to, co patrzą, jest inny. Mhm. Dobrze. To cofnijmy się do poprzedniego doświadczenia życiowego. Przed tym, kiedy spotkał się z tą postacią. Idźmy tam. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w tym doświadczeniu. Mhm. Jest to plan ziemski? Nie, choć przypomina, tak bardzo jest. Tak bardzo nie wiem, do czego to porównać. Nie wiem, z Grecją, z, mi się kojarzy, z taką mhm. starożytną Grecją. Bo i budowle są takie podobne, tyle że nie są to ruiny, tylko bardzo zadbane miejscowości, budowle. Natomiast osadzone to. Jest jakby w innych okolicznościach przyrody, tak bym powiedział. Choć mhm. pogoda też jest taka, jest, gdzie jest dużo słońca. Wydaje się, że w ogóle są dwa słońca, tak mhm. jakby z jednej i drugiej strony, tak bardzo symetrycznie rozmieszczone. Te słońce, oświetlając tą planetę, powodują taki specyficzny nastrój. Takie mhm. bardzo ładne efekty są świetlne, no i oni są, chyba wszyscy mają kręcone włosy, mhm. mężczyźni krótkie włosy, a kobiety długie, kręcone, ciemne i śniade takie, czy bardziej już nawet mocniej niż śniade cery. Mhm. Ubierają się w takie połączenie właśnie takich greckich, takich jakby. Częściowo w togach, ale częściowo właśnie w takich takiej odzieży, jak spodnie, taki, tak, taki, takie cudactwo trochę. Mm -hmm. e, no i Michał tam bardzo dobrze się odnajduje właśnie w, te, w, tej, w tej rzeczywistości. Jest bardzo dużo możliwości tam. E, jest w nim bardzo dużo radości, i to życie. Tak mniej więcej do połowy przeżywa, w, jakby w takim spełnieniu. Mhm. Dokonuje bardzo dużo wyborów. Można by było powiedzieć, że jest bardzo asertywny i, i wie, czego chce. I w momencie, kiedy na przykład jakieś okoliczności zewnętrzne próbują wpłynąć na niego, albo jakaś inna istota próbuje, jakby. No to wpłynąć, czy albo on czuje, że jakby nie, nie służy mu, jakaś znajomość, to po prostu idzie dalej, i to życie faktycznie od. rozwija roz się przed nim tak, w taki sposób, jakby on tego oczekiwał. Można by powiedzieć, że idzie mu to życie jak spłatka. Mhm. Ale do pewnego momentu, bo tam później. I to śmiesznie jest, bo że, że on dochodzi do takich wniosków. Tam takie Widać u niego bardzo wysoko, wysoką inteligencję i takie właśnie spojrzenie na ten, na ten świat, tak jakby on widział po prostu na nie tylko to, co jakby te materialne rzeczy, ale też taką otoczkę energetyczną, jakby wyczuwał wręcz energię, wyczuwał, że coś dla niego jest dobre albo nie. Ale to też wynika z tego, że gdzieś dużo takich istot spotykał, z którymi mógł też dyskutować, czy właśnie wchodzić w takie filozoficzne rozważania. I to się zmienia w momencie, kiedy po latach odwiedza swój rodzinny dom, taką niewielką miejscowość, taką dużą wieś albo małe miasteczko. Trudno powiedzieć, czy to wieś czy miasteczko, bo po prostu zabudowa jest, można i, 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 tak, i, i tak na to patrzeć. Jeśli o wielkość, no to wieś, ale zabudowa jest, wskazuje, jakby to było takie miasteczko. I on odwiedza swoją rodzinę i spotyka też różnych ludzi ze swojego dzieciństwa i młodości. I wtedy zaczynają się dziwne rzeczy dziać, bo on odkrywa, a, raz, a, a ponieważ jest takim filozofem i, i jakby lubi pewne rzeczy gdzieś tam jeszcze, oprócz tego, że ma odczucie i wie, to gdzieś mieć takie poczucie y, zrozumienia tego, co mu towarzyszy i takiego potwierdzenia, że, że to, co czuje, że to, i to, to, to mu wychodzi jakby na dobre, tak umownie. A tutaj zaczęły się rzeczy dziać takie że to jego ten właśnie ten filozoficzne takie podejście zaczęło jakby wpływać na, na, na postrzeganie tej samej rzeczywistości w inny sposób, bo yy, on yy, podejmując decyzję o wyprowadzce zwykł się w pewnym sensie, yy, no... Yy, Twoje, nie wiem, ojcowizny, nazwijmy to, tego, mhm. z tego, co jego rodzice mieli i jego rodzice zapisali, nazwijmy to ten majątek, mimo że byli, to już jakby przekazali go jego dwóm braciom i Ci bracia w jakiś dziwny sposób prowadzili tam swoje życie, powodując jakby wpływ, taki negatywny wpływ nawet tego majątku, czy część wysprzedali, część. W ogóle ten dom był w strasznym stanie. Oni mając jakieś problemy finansowe, nie inwestowali w ten dom, i jego rodzice wtedy zaczęli mu mówić, że trochę żałują, bo. Ale to wszystko było w, taki, w takim w takim, w takim, spokojnym rytmie, spokojnym tonie, że żałują, że on tu nie został, bo w jego życie jest zupełnie inny. On zawsze był taki inny, wiedział, czego chce, zawsze widział więcej, zawsze potrafił podjąć właściwe decyzje. I trochę żałują, że, że on tu nie został, że on nie pokierował tym, że może jego pomysł, jego spojrzenie sprawiłyby, że może jego bracia by mieli wtedy lepszy przykład i tak dalej. Ci rodzice żałowali, że nie mieli na nich, na nich takiego wpływu, że poddali się za wcześniej, to wszystko zrobili. Myśleli, że on tu zostanie, że to będzie inaczej wszystko, że to może oni się jakoś dogadają, może będzie zupełnie inaczej. No ale on próbował też z nimi rozmawiać, że to, to nic nie dzieje się bez przyczyny, że oni też muszą zrozumieć, takie właśnie, takie spokojne rozmowy. Natomiast później spotkał na ulicy taką starszą kobietę, która go rozpoznała, okazało się, że to jest Matka dziewczyny, z którą on kiedyś jakby tak trochę się spotykał, romansował. Ta dziewczyna zbyt chyba poważnie podchodziła do tej znajomości, miała plany, wydawało, wydawało jej się, że właśnie oni mogą zostać parą, nawet małżeństwem. Ale Michał wtedy jakby czuł, że on takiego życia nie chce, ta dziewczyna nie potrafiła tego zrozumieć, więc odszedł i ta matka tej dziewczyny zaprosiła go, żeby przyszedł ją odwiedzić. I on poszedł faktycznie tam. Posiedzieli na takiej ławeczce przed domem i ona zaczęła mu się ralić, że, że tej dziewczynie się kompletnie nie poukładało, że żałuje, że, że to Michał nie został jej mężem, bo wtedy byłoby inaczej. I i i, i ta dziewczyna w ogóle tak jakby yy, źle wybierała, a ona ta matka ma wrażenie, że jedynym takim właściwym wyborem był właśnie Michał, ale im się nie udało i właśnie bardzo żałuje. Później znowu były kolejne takie elementy, kiedy on spotykał różnych swoich znajomych, z mm -hmm. dzieciństwa, i, i jakby cały czas była narracja taka, że gdyby żeby było fajnie, jak Michał był, ale później, jak on odszedł i jakby zrezygnował z czegoś, no to ktoś został w, w, z czymś w czarnej D, nazwijmy to, i jakby w nim to jakby zaczęło powodować takie refleksje i bardzo dużo myśli, że dlaczego jemu się udało w tym życiu spełniać siebie, a całym reszcie nie, i z, tego, z tej narracji, z tych opowieści zaczął wnioskować, że gdyby on tu został i byłby tym elementem tej rzeczywistości, tej społeczności, no to wtedy byłoby wszystko inaczej. A w momencie, kiedy on się rozpiął, wyszedł z pewnych zależności energetycznych, to doprowadziło to do sytuacji takich, że całej masie ludzi przytrafiały się przykre wydarzenia. Albo życie się po prostu nie układało, tak w skrócie mówiąc. I to doprowadziło do takich w nim refleksji, że będąc jakby zanurzony w energii razem z innymi istotami, nie powinien podejmować decyzji tylko... W, i wyłącznie w zgodzie z sobą, bo to zaburza jakiś, nie wiem, czasoprzestrzeń i, ten, i ten, ten, ta energia, która przez niego zostaje, została no, zabrana, przeniesiona gdzieś indziej i budowana w inną rzeczywistość, powoduje, że innym, inni ludzie stają się pogubieni i w efekcie tworzy się świat, który dla niego jest nie do zaakceptowania. Bo tu jeszcze jest kwestia tego, że jak on wrócił do tej, postanowił odwiedzić tą miejscowość, to on zastał ją jakby w takim taką podupadłą tą miejscowość. Mm -hmm. A kiedyś postrzegał ją jako bardzo taką kwitnącą, radosną i tak dalej. I zaczął rozumieć, że w momencie kiedy on indywidualnie będzie podchodził do tematu, będzie wychodził z tych zależności, to, to tak, jakby był takim małym kamyczkiem na jakiejś na górze, gdzie ten kamyczek wyciągnięty spowoduje, że ta góra cała się zacznie obsuwać mm -hmm. i się rozwali. Można by nawet chyba porównać, że on trochę w takim. Do, zaczął dochodzić, tak może nie dosłownie, ale do takiego czegoś jak efekt motyla, że on coś zrobi i to będzie miało wpływ na losy świata, i wydaje się, że do takich wniosków doszedł i zaczął bardzo mocno się prasować nad tym, że, że ten świat. Yy, Idzie w kierunku właśnie jakiegoś takiego zatracenia. I nie, to nie chodzi o to tylko, że to jego wina, uh -huh. tylko że jego drobne decyzje i decyzje innych ludzi doprowadzają ogólnie do tego, że zachwiewa się ta, ta rzeczywistość i ona zamiast powodować, że jest coraz więcej piękna i szczęścia, to jest coraz właśnie tego mniej. E i, I totalnie się pogubił. I w, mm -hmm. Jakby prze, stracił tak jakby radość życia i te wszystkie plany, które miał, zawiesił dosłownie na kołku, bojąc się, że jego spełnienie może stać się przyczynkiem nieszczęścia innych ludzi. Stał się samotnikiem takim. Jakby chciał to prze, przemyśleć o tak bym powiedział. Mm -hmm. Zaczął mieszkać. W, jakby wyjechał z tego miasta, ale jakby nie chciał wrócić do tego miejsca, w którym mieszkał w tamtym momencie, tylko pojechał w takie niewysokie góry, mhm. nad górami, może nie, to takie nad taką rzeką, takie jakby taka, taki płask, jakby płaskowyż, takie ścięcie, taki klif i rzeka, Dalej, taki taka bardzo ładny taki widok y, po horyzont. I on, właśnie w tym Ścięciu, tam, w takim, jakby klasztorze, y, próbował to wszystko przemyśleć i znaleźć w sobie, y, jakby, coś, co mu wskaże właściwy kierunek. I w zasadzie do końca życia myślał, i nic nie wymyślił. Y, być może by wymyślił, tyle że inni. Tacy mędrcy, yy, istoty, które żyły w pewnym sensie w odosobnieniu, ale też raz na jakiś czas spotykały się, yy, dzieląc się z nimi swoimi odczuciami, zaczęły mu pokazywać inne czynniki, których on nigdy w ogóle nie brał pod uwagę. I to zaczęło powodować, że on zamykał się jeszcze bardziej i coraz bardziej, właśnie, jakby bał się wychodzić do świata. Mhm żeby nie podjąć decyzji, która będzie w jakiś sensie już wtedy nawet zaczął myśleć katastrofalna w skutkach, bo okej, okay, on te wszystkie jego decyzje były jakby zobaczył ob, skutki jego decyzji w, w obrazie innych ludzi, ale w efekcie zaczął się bać, że być może to do niego kiedyś wróci i podejmie taką decyzję, albo inni podejmą taką decyzję, która uderzy w niego. I jego świat w zasadzie z takiego poukładania, z takiej pewności z tego, kim jest, co robi, czego chce, się rozpadł. Dobrze, zatrzymajmy I... się tutaj, Darku. Zatrzymajmy się. Chciałabym, żebyś wrócił, żebyś wrócił do tego momentu, kiedy on jeszcze mieszka sobie w tej swoim rodzinnym mieście czy wiosce. I wszystko jakby idzie płynnie, jest wszystko w porządku, ale chciałabym, żebyś spojrzał na tą całą sytuację już tylko i wyłącznie energetycznie, czy rzeczywiście są tam takie więzy lub takie połączenia między Michałem a tym miejscem, tymi istotami, które tam żyją, że jak w pewien sposób są one zależne od Michała. Nie są zależne, ale zależności uh -huh. się tworzą. Jakakolwiek relacja uh -huh. wpływa na, na odczucia, na emocje, na, uh -huh. na decyzje też, bo faktycznie jest tak, że nawet jak patrząc na tą relację z tą dziewczyną, no to Michał czuł, że jednak ona, że, że ona chce od niego czegoś, czego on nie czuje, że chce za dużo, a z drugiej uh -huh. strony ona. Jakby czuła się rozczarowana i uważała w jej jakby poczuciu było to, że w tej relacji powinno być właśnie w taki sposób. I teraz to yy, decyzja Michała, czy, czy chęci tamtej dziewczyny stworzyły zależność, która doprowadziła do tego chociażby, że Michał, też zrezygnował z tej relacji, a patrząc z perspektywy tej dziewczyny, ona się podłamała, Aha. zaczęła szukać czegoś, co jakby wypełniłoby to, czego ona chciała, czego Michał nie dał. Więc te zależności się tworzyły i tworzyły. Czy powodowały jakieś konkretne decyzje, i efekty tej de mm -hmm. tych decyzji też się pojawiały później. Mm -hmm. Więc w pewnym sensie były. Mm -hmm. Zobacz teraz, kiedy Michał wyjeżdża z tej miejscowości, jak się zmienia energetyka tej przestrzeni, tej całej miejscowości. Ona tej cały tej... czas się zmienia. To jest Aha, tak, że no, w zasadzie wszystko jest w ruchu. Zresztą Michał, nawet z tej, perspekty z tej perspektywy, Międzywcieleniowej też widzi, jak to wszystko się mhm. zmienia, i tutaj w zasadzie wszystko może i nie może, tylko wpływa. Jakiekolwiek słowo, zachowanie, decyzja, jakieś, jakieś działanie wpływa na, na zmianę energetyki mhm. tego mhm. miejsca. To cały czas jest jakby w ciągłym ruchu. Dobrze, jeszcze cofnie się do tego, kiedy Michał jest ze wszystkimi. A wszystko idzie płynnie, jakoś tak ładnie się układa. E, powiedz mi, czy tam Michał jest wolną istotą? Tak. Chciałabym, żebyś jeszcze zerknął na wszystkich innych mieszkańców, na tą przestrzeń tej miejscowości. Powiedział mi, czy tam są pozostałe istoty, które mieszkają, są wolnymi istotami? No, niektóre są wolne, niektóre nie. Nie, okej, okay. dobrze. Dobrze. I yy, teraz idziemy do tego momentu, kiedy Michał wyjeżdża i zobacz, czy teraz ci, którzy pozostali, są wolni. Tak jak powiedziałeś, część tak, część nie. Zobacz, czy zaczynają być ci, którzy nie byli, ci, którzy byli wolni, czy stają się niewolni. Niektórzy z nich tak. To kwestia, mm -hmm. kto co no, rozrabiał w życiu, że okay. tak, jakie decyzje podjął, co go spotkało, y jakie konsekwencje y jakichś tych wydarzeń były, czy emocjonalnie ktoś to udźwignął, czy, czy podejmując decyzję, jakby zatracił się i jakby mm, y pogrążył się w takiej sytuacji. Tak, niektórzy Rozumiem. poprzez pewnego rodzaju doświadczenia stali się zniewoleni, czy uh -huh, uh -huh. zmanipulowani, czy, czy, czy stali się pod, pod wpływem jakichś, czy innych ludzi, czy nawet też innych bytów jakby zniewoleni i, uh -huh. i pozbawieni swojej jakby, woli nawet. Uh -huh, uh -huh. Dobrze, i teraz kiedy przejdźmy do tego momentu, kiedy Michał wrócił i zaczął Słyszeć od, z wielu stron ten żal, że życie innych istotnie potoczyło się razem z Michałem, że, że pod wpływem tego, że Michał wyjechał, życie innych stało się inne. To też wynikało chyba też przede wszystkim z tego, że Michał, w ogóle widać, że z Michałem od samego początku, od kiedy on się urodził, jako już dziecko i później nastolatek, czy już taki mhm. dorosły człowiek przed tą podjęciem decyzji o wyprowadce, ludzie lubili z nim spędzać czas, mhm. bo on miał w sobie tą czystość i to, taką, tą, tą, taką energię która była lekka, tak bym mhm. Można by powiedzieć tak z punktu widzenia takiej relacji. Ludzie lubili go, bo, bo był jakby takim, takim taką istotą, która, mhm. y, która wpra potrafiła wprawiać w dobry nastrój. I y, jak on wrócił, to mhm. ludzie jakby też widzieli w nim kogoś, komu się udało, że jego podejście, że on był takim, trochę niektórzy czuli, że jest w jakiś sposób wyjątkowy, że, że jemu się udaje mhm. i w, nawet w tym sensie żałowali, że, że, mhm. że, że, że te kontakty z nimi, czy, czy pewne jakieś zależności się skończyły. Mhm. To... I jakby, jakby zaczęli rozumieć, że że, że że gdyby on został, to wtedy byłoby inaczej. To, uh -huh. to, to nie do końca było tak, że oni próbowali we, jakby wzbudzić w nim poczucie winy, tylko po prostu jakby zaczęli mu pok uh -huh. pokazywać, pokazywać swój, swoje nieszczęście i w jakiś sposób jakby to um, e, analizować, że byłoby inaczej. Gdyby, gdyby właśnie pewne rzeczy się potoczyły no inaczej, tak jak ta dziewczyna chociażby, mhm. czy jego rodzice, że ci bracia i tak dalej. I on zaczął widzieć, że, że właśnie jego decyzje w pewnym sensie wpłynęły nie, nawet nie na innych, ale w ogóle na, na, na tą rzeczywistość, bo ta rzeczywistość stawała się smutniejsza. Mhm. Zobacz, czy tam właśnie, kiedy Michał powrócił i. I rozmawiał z, z różnymi ludźmi, z różnymi istotami. Czy nawiązywały się jakieś więzy karmiczne? Spójrz na to. Nie, właśnie nie. nie. Mhm. W, wtedy jeszcze nie, dopiero mhm. się w kolejnych życiach. Tam Michał, właśnie sposobem swojego podejścia do, do tego życia. No, właśnie, nie nawiązywał mhm. takich, on w ogóle, czując, że coś go nie dotyczy, wychodził z tej sytuacji albo coś, jeśli ktoś by chciał na nim coś wymóc, i on czuł, że to nie jest to, to on wychodził bez jakiegoś poczucia, że robi coś źle, że musi uciec, tylko po prostu w poczuciu, że to nie jest zgodne z nim i mhm. nie, nie tworzyły się jakieś obciążenia w tamtym okay. okresie. Dobrze, to teraz spójrz. To od tamtego momentu, kiedy zaczął przemyśliwać się o tym wszystkim, że właśnie jego różne decyzje mogły wpłynąć i wpłynęły na tę rzeczywistość, tę przestrzeń. Chciałbym, żebyś zobaczył do tego momentu, kiedy już poszedł do tego odosobnienia i w zasadzie tam został, jak zmieniała się jego wibracja, czy to wszystko się obniżało. Stopniowo, kiedy jakby coraz więcej myśli i analiz w nim, jakby i potrzeba i próby zrozumienia, jakby w nim wzmacniały się, to jego wibracja się zmieniała, mhm. bo czuł się przytłoczony tym, tym wszystkim, i ta chęć właśnie postrzegania jeszcze szerzej zrozumienia istoty mhm. życia. Przytłaczała go na tyle mocno, że, że pojawiała się, zaczęły się pojawiać właśnie jakieś takie smutki, wątpliwości, niespełnienia, mhm. które obniżały jego wibracje. Mhm. Mhm. Zobacz, czy jeszcze za życia został zaingerowany? Tak, on z, z, najpierw próbował studiować jakby. Jakieś księgi, jakichś innych myślicieli, mm -hmm. rozmawiać y, z, z innymi y, właśnie takimi, y, takimi istotami, które właśnie też próbowały gdzieś no, postępować właściwie czy zrozumieć. Ale później też wyszedł dalej w kwestie jakieś właśnie religijne, nazwijmy, czy, y, czy, czy jakiejś energii, istnień. Czy bogów spoza tego świata, Aha. że być może oni, jakby stworząc ten, ten świat, plan doświadczeń, nadali temu takie ramy i jakby też zaczął się zwracać ku, ku temu? Wydaje się, że właśnie wtedy też nawiązała się taka jakby nić z tym. Z tą istotą, ta, którą tam poznaliśmy, tam taką, okay. taką, która bardziej y, jawiła mu się jakoś, jakiś anioł, mm -hmm. czy taka istota anielska, która jest jakimś wysłannikiem, posłańcem właśnie tych sił, które, y, które, ma, y, y, które stworzyły to, a takie anioły, właśnie, czy, czy takie istoty są takimi strażnikami porządku mhm. i chcą nieść pomoc i odpowiedź takim istotom, które też czują i jakby i chcą w zgodzie z tym mhm. planem działać. I, mhm. i, I to były takie, on bardzo dużo medytował, wchodził w jakieś takie, no i to pomagało mu też to odosobnienie, posty, mhm. w takie stany, w które wtedy on jakby wchodził, u, 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 pomagały mu w tym, żeby z takim bytem, z taką istotą móc bardziej się komunikować. Czy ta istota jeszcze za życia Michała stała się jego opiekunem? Można tak powiedzieć, bo pod koniec jego życia ta relacja i, i, i być może to, że Michał nie był w stanie znaleźć normalnie, logicznie odpowiedzi, czy czy usłyszeć ich, czy nie znał istot ludzkich, które potrafiłyby mu na to odpowiedzieć? I tam, mhm. jak się patrzy, to tam naprawdę niekiedy debaty takie intelektualne były na bardzo wysokim poziomie. Ale jakby Michał czuł, że to nie, do, nie prowadzi do niczego. A, a ta istota dawała mu jakby proste wskazówki, takie, które właściwie kierowały go ku, 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 ku temu, że w tym doświadczeniu, w tej rzeczywistości z tego poziomu nie jest w stanie tego zrozumieć. Nawet te, taka tęsknota uh -huh. się w nim pojawiła za czymś nieznanym, za czymś nie z tego świata nawet. Uh -huh. Tak jakby y, myślał coraz więcej o śmierci, ale nie w kategoriach właśnie śmierci, że coś się kończy, tylko że ta śmierć otworzy mu drogę właśnie do, do zrozumienia. Uh -huh. Uh -huh. Gdzie dostał pierwszy, tą pierwszą ingerencję, ten pierwszy implant? Połowa. Połowa. Uh -huh. Ale też że miał jeszcze w okolicach serca taki, który implant, który właściwie jego emocjonalność zaburzał i obciążał właśnie jego energetykę. Mhm. Przejdźmy teraz do tego momentu, kiedy z ciała fizycznego wychodzi ciało subtelne i zobaczmy, co dalej się dzieje. No, jak wychodzi z ciała, no to faktycznie jest taka projekcja. Czeka na niego w ogóle ten, ta istota i później jakby płyną czy przemieszczają się, nie wiem jak to opisać fizycznie. Do takiej przestrzeni, gdzie jest projekcja taka no, niezwykle efektowna świata, z którego on wrócił. To jest taka, no naprawdę, no imponujące, to jest taki, wszystkie zależności, tak jakby to żyło. Inaczej, energia się tak rozkłada w różnych, w różnych formach, jakby żyła. I, I Michał dosłownie rozumie, że tam był w tym, jako ta zależność, jako część tej energii i, i zobaczył jak, jak to jako strukturę taką żyjącą. Która, jakby połączona wszystko ze wszystkim, tworzy właśnie to nie wiem, życie, czy nie wiem, uh -huh. jak to nawet nazwać jedną całość. I on też widzi, że ten, to miejsce, z którego jego energia wróciła, teraz jakby zabudowuje się, wypełnia się inną energią, tak żeby jakby wszystko miało dążyć do równowagi, ale on widzi też, że ta przestrzeń się zapełnia w taki, w taki sposób, który właśnie raczej do równowagi nie prowadzi. On też widzi że, że yy, miał tak bardzo mały udział jakby w, tej, w, tym, w, tym, w, tym, w tym życiu, że to wszystko jest tak bardzo rozbudowane, tak bardzo skomplikowane. A on jakby patrzył zupełnie, jakby poczuł, że, że patrzał, patrzył na to wszystko tak krótkowzrocznie, że mimo tego, że wydaje się tak, jak popatrzeć na niego jeszcze za życia, jak na człowieka, to można by powiedzieć, że, 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 że był to człowiek wybitny, mhm. mając ogromną wiedzę. Ale tutaj ta wiedza tak bardzo jakby zgasła. Mhm. Pod wpływem tego, co tu zobaczył, jak mało poznał tego życia. Jak hmm. bezsensowne to wszystko było, i jak dużo właśnie jak krótkowzroczny był. Tak, on hmm. miał takie odczucie. I poczuł się strasznie jakby przegrany, miał też takie poczucie winy, że, yy, że nie wykorzystał tego, że, że w niewłaściwy sposób tego doświadczył. Tam nawet były takie yy, tendencje, że w nim jakby wywołać takie efekty, zresztą udane, że on tutaj nie wiadomo co chciał poznać, ale wystarczyło jakby w tej codzienności odnajdywać tą głębię i wtedy przyszłoby zrozumienie, bo on jakby szukał wszędzie, tu chciał zrozumieć nie wiadomo co, ale w efekcie zrozumiał, że uciekał od życia, że nie ożenił się. Nie, nie miał dzieci, nie, nie, nie poczuł się jakby spełniony tak rodzinnie, oprócz tego życia, kiedy był mały, no to okej, okay, ale później szukał nie wiadomo gdzie, i, a tutaj zobaczył, że istota jest w takim prostym jakby doświadczeniu, gdzie właśnie sens tego życia by, by do niego trafił. I wtedy w obrębie tych doświadczeń podejmując decyzję mógłby tworzyć świat, który byłby właśnie zgodny z tym założeniem tego całości tego, tego planu. I, mhm. I to też sprawiło, że on posmutniał i, i, i tak jakby się załamał mhm. i zrozumiał, że, no, że to faktycznie, że, 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 że niczego tak naprawdę nie doświadczył. Mhm. Dobrze. Spójrzmy teraz na całą linię czasową Michała i powiedz mi ile miał wcieleń do dzisiejszego Michała, bo to Michała też interesuje. Wszystkie. 292. Okay. Dobrze, to sprawdźmy jeszcze to pierwsze zejście na ziemię. Dlaczego zszedł na ziemię? No zostało mu to jakby zasugerowane. Znowu Aha. było tak, że Aha. Michał zbyt długo podejmował decyzję. Właściwie jak patrząc na te Proces podejmowania decyzji, to on wydaje się, że chyba nigdy by go nie podjął, mhm. nie podjąłby tej decyzji, bo, bo cały czas jakby próbował znaleźć miejsce, które byłoby w jakiś sposób zgodne, a nie mogąc znaleźć, jakby został przekonywany, czy, czy za niego ta decyzja została podejmowana, wskazywano mu miejsce, mhm. gdzie wejdzie w te zależności fizyczne. Mhm. Dobrze, to wracamy do tu i teraz. I chciałabym, żebyś razem z Michałem zerknął, czy ten plan, na którym go po raz pierwszy spotkaliśmy w tamtej przestrzeni, czy ten plan istnieje. Tak. Mhm. Sprawdźmy w takim razie i poproś Michała, żeby tu pokazał, czy kiedy czuje się, że nie przynależy do tej obecnej ziemskiej przestrzeni. Czasami zdarza mu się, że jest gdzie indziej. Zobaczy wtedy, jakby wraca do tamtej przestrzeni, tamtego planu. Nie, to nie, ten, nie chodzi o ten plan. Bardziej mhm. on nie przynależy, właśnie ta kwestia podejmowania decyzji tak. i jakby nawet za w tamte, w tamtego życia tęsknoty za czymś, czy, czy chęci mhm. poznania czegoś poza. Wtedy się wykształciła, i ona przez te wszystkie doświadczenia, i, i, i to, że nieuświadomione to, za, co to jest, powoduje właśnie cały czas jakieś takie poczucie. No nawet te, ten, ten brak podjęcia, niemożność podjęcia decyzji, też powoduje, że on gdzieś tam patrzy, szuka, chciałby znaleźć to. To, co by mu, jakby pokryło się z tym jego odczuciem, to jest mhm. bardziej to, że, że, że gdzieś jest w nim coś, jakaś tęsknota za czymś bliżej nieokreślonym, mhm. do czego on by chciał e, pójść, y, tam z, czy, czy zrozumieć, czy, czy, czy doświadczyć. Właściwie to trudno to jest jednoznacznie określić, co to by było. Mhm, mh. dobrze. Jeszcze o, spójrz na y, razem z Michałem, spójrzcie na y, doświadczenia ziemskie. I sprawdźcie, czy były tam jakieś traumy. Były traumy. Było du dużo, wydaje się, traum. Nawet takie związane z relacjami, gdzie tutaj jest takie poczucie nawet, że Michał się zakochał też w mężczyźnie w jednym z wyć i wtedy tam naprawdę miał bardzo dużo traumatycznych mhm. wydarzeń związanych z tym. Nie wiem, to akurat się tak pierwsze rzuciło, okay. że, że, że to było naprawdę mocne doświadczenie od napiętnowania przez całe społeczeństwo, przez jakieś ucieczkę, przez, przez fizyczne takie, przez brutalność, która wobec nich się pojawiła, odrzucenie, osamotnienie, okay. to też jakby... Spowodowało też no, konsekwencje w kolejnych wcieleniach. Ale mhm. też, w, w, te, też doświadczał takich rzeczy, jakby w innych, na przykład wcieleniach, gdzie jego matka, w sumie ojciec też, dusili go bardzo, czy, czy próbowali jakby stłumić w nim. Tą ciekawość i jakby utemperować go, chcąc, żeby on właśnie no, uczył się, czy był taki y, jak, jak inni, a nie chciał nie wiadomo czego. Tą ciekawość w zabijali. Też dużo takiej wtedy było przemocy psychicznej. Tak mm -hmm. mm -hmm. Dobrze. Pozwolisz mi z Michałem porozmawiać teraz? Tak. Na jeden, dwa trzy, Michał. Słucha. Powiedz mi, czy jest w tobie dużo smutku. Tak. Masz odczucie osamotnienia? Tak. Opuszczenia? odpucenie. twoje ciało fizyczne mówi o tym, że ma takie wrażenie, że ty jako ciało, czyli ty po prostu jako ciało subtelne, czujesz się samotny i opuszczony, i że nie jesteś szczęśliwy. Natomiast Michał w fizyczności mówi, że on tego smutku nie odczuwa. Powiedz mi, dlaczego nie odczuwa tego smutku? Bo to nie dotyczy tego życia. Okay. To dotyczy wszystkiego. Jego co się otacza? Dobrze. Spójrz teraz, Michał, na swoje ciało fizyczne. Z tyłu na potylicy masz pewne znamie czerwone. Powiedz mi, czy jest jakaś przyczyna ezoteryczna tego znamienia? Powiedz mi teraz, czy sny wpływają na Michała, na Ciebie? W jakiejś części zawsze wpływają. Moja mhm. fizyczność zadaje pytanie, czy śnienie jest ograniczone tylko do tego świata, czy podczas śnienia wędrujesz gdzie indziej? Nie jest ograniczony. Mhm. Zadaję też pytanie, czy w ogóle można wyjść poza przestrzeń, poza ten świat, którym jest, poza tą rzeczywistością, której jest. Czy można? Utknie w tej rzeczywistości, bardzo się w niej zakorzeni. To jest to prawie niemożliwe. Można tylko próbować. Rozumieć, doświadczać, widzieć coś spoza tego świata. Mhm. Ale to wszystko jest takie nieprawdziwe mhm. i trudno jest przenieść się. Poza to, w czym się utknęło. Mhm. A powiedz mi jeszcze Michale, dlaczego w snach się chronisz? Czy jest jakaś przyczyna tego, że chronisz się w snach? Bawię się, tego czego nie rozumiem. Mhm. A powiedz mi, dlaczego czasami masz takie poczucie bycia niekompletnym, wyobcowanym, niesynchronizowanym ze sobą. Nie wiem, kim jestem. Jaki jestem? Nie potrafię korzystać z całej swojej mocy. W ogóle nie wiem, czym ta moc jest. Mhm. Dzisiaj powiedziałeś, że chciałbyś zrozumieć. Przywołaj tamtą istotę, którą przez tyle wcieleń, w przestrzeni międzywcieleniowej. Spotykałeś zawołaj. swojego opiekuna już. Zjawił się. Tak. Mhm. Sprawdź teraz, czy jesteś tutaj ludzka, czy nieludzka. Nie jest człowiekiem. Nie jest człowiekiem. Możesz mu spojrzeć w oczy, możesz go dotknąć. No jest w twojej przestrzeni. Możesz wszystko. Sprawdź, co to za gatunek. Co czujesz? Czuję lęk teraz, uh -huh. ale nie wiem. Mhm. Uh -huh. Dobrze. Zblokuj go. Teraz poćwiczysz swoją moc. Spraw, żeby stał się posągiem. Zblokuj go. Zrobiłeś to? Tak. Mhm. Uh -huh. Dlaczego tak się stało, że wystarczyła twoja intencja, twoja myśl, a on stał się tym posągiem? Powiedz mi, Michał. Nie chcę wiedzieć. Uh -huh. Nie chcesz wiedzieć, ale powiedziałeś, że nie wiesz, czym jest moc i czy ją masz. Nie wiem, bo nie wiem, jakie to konsekwencje przyniesie się siedziałam w taki sposób na inną istotę. Mhm. Ta istota jest w twojej przestrzeni Michał. Pokazałeś mi ją wezwać, więc mhm. przyszła do mojej przestrzeni. Tak. To tak jakby zaprosić gościa i zrobić mu krzywdę mhm. w moim domu. Mhm. Ale zwykle ta istota już ci towarzyszy od dosyć dawna. Pokazuje Ci kolejne wcielenia, Ty zastanawiasz się przed podjęciem decyzji. Widzisz, jak się zmienia, co, jakie zależności się pojawiają lub mogą się pojawić w kolejnym wcieleniu. I tak naprawdę ona wtedy wskazuje Ci, żeby już podjąć tę decyzję, zejść. Nigdy nie jest to Twoja suwerenna decyzja. Ja nie potrafiłem jej podjąć. Uh -huh. Nie potrafiłeś jej podjąć, bo. W jakiś sposób zostało zaburzone twoja pewność siebie. Zacząłeś się zamykać. Bo nie potrafię zrozumieć. Mm -hmm. Dobrze. Ale dzisiaj postanowiłeś podjąć pewne, pewne decyzje, pewne ruchy. Właśnie po to, żeby iść w kierunku zrozumienia. Gotowy jesteś do pracy? Tak. Michał? Spójrz teraz, w jaki sposób jesteś połączony z tą istotą. Dałem się tej istocie. Mhm. Sprawdź w takim razie, czy są jakieś elementy, które cię z nią łączą. W tobie te elementy, poszukaj ich. Wyczuwasz? Nie. Nie mogę, czuję pustkę, kiedy Pustka. chcę to zrobić. Okej, okay. dobrze. Dobrze. W takim razie teraz sprawdź, gdzie jest Twoja energia. Poza Tobą, zobacz. Pokaż ją. Jest w nim mhm. i w kuli. W Kuli kula energii. Kula energii. Mhm. Czym jest ta kula energii? Sprawdź, ona jest w Twojej przestrzeni. Nie. Nie. Jest energia. Okej. Okay. Jest poza. Dobrze. Sprawdź, Michał, czy oprócz tego, że jest w tym, w tej istocie twoja energia, sprawdź jeszcze, czy ktoś jest nad tą istotą w hierarchii, nią zarządza. Tak. Mhm. Co to jest? Spójrz. Istota, która trzyma kulę. Istota, która trzyma kulę. Mhm. Dobrze. I teraz chciałabym, żebyś sprawdził ta energia, która jest poza tobą, która jest w tej istocie pierwszej, jaki rodzaj jest to wibracji? Możesz sprawdzić, co wyczuwasz. Wiele energii, wiele wibracji. Jest tam lęk? Jest. Mhm. Jest przerażenie. Tak. Aha. Ok. Dobrze. W takim razie teraz wykasuj całą energię, która jest Twoją energią, ale jest poza Tobą. Już. I zobacz, czy energia z kuli zniknęła. Fragmenty. Fragmenty. Zobacz, czy w tej kuli jest energia innych istot, którą, które ty znasz. Jest dużo energii. Aha. Czy rozpoznajesz jakąś energię, która jest ci bliska, znana? Czuję tam tylko wartości emocji. Aha. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze, Michał. zostaw mnie z Darkiem. Darku rozłącz się. Róż do swojego oddechu. I powiedz mi, Darko, jak się czujesz? Dobrze. Mhm. Powiedz mi, kim gatunkowa jest ta istota. Pierwsza. Taki specyficzna. Specyficzny gatunek gada. To Aha. jest taki gad, ale taki bardziej, hmm, nie wiem, jak go no, To jest gad, tylko taki yes. trochę ma inną powłokę i delikatnie inne kształty niż te, które zazwyczaj się pokazują, ale to mhm. jest gad. To jest gad. Dobrze. A teraz spójrzmy jeszcze na tą istotę, która trzyma kulę. To to jest? Takie energetyczny byt. Mhm. które w zależności od, od sytuacji przybiera jakby znamiona czasem Boga, czasem mhm. jakiejś, jakiejś e, 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 energii, do której jakby są podłączeni uczestnicy, mhm. jakby te, w, w tych przestrzeni, które on kontroluje za pośrednictwem innych gadów. Mhm, mhm. Zobacz, czy tam są jakieś specyficzne kolory w tej. W tym, w tym ala Bogu. Są różne kolory. On jakby tak jakby on pozyskiwał te energie, wypełniał się nimi i jakby przejmował też energetykę czy wibracje, też kolory istotne, uh -huh. które właśnie jakby tą energię mu oddają. Mhm, uh mhm, -huh. uh -huh. dobrze. Michał wykasował całą swoją energię. Tak, dobrze, to teraz zapytaj Michała, czy wyczuwa teraz w sobie implanty. Tak, okej. Okay. W takim razie, czy chce je usunąć z siebie? Tak, mhm, dobrze, wie jak to zrobić? Wie. Dobrze, to niech to zrobi już. Całkowicie usuwa wszystkie implanty. I powiedz mi, czy w dalszym ciągu jest w nim lęk i przerażenie? Teraz taki głęboki smutek i zmęczenie. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Sprawdźmy, dlaczego ten smutek został. Czy jest tam coś jeszcze pod tym smutkiem? Proś Michała, żeby sprawdził, czy są tam jakieś programy przekonania. Nic nie mówi? Nie, okej. Okay. Dobrze. Dobrze, czy chce zatrzymać ten smutek w sobie? Nie, po prostu go czuję. Czuję. Dobrze, to niech go teraz zbierze i razem ze smutkiem niech oznajdzie jeszcze samotność, odczucie opuszczenia. To wszystko niech zbierze i usunie z siebie. Zrobił? Tak. Jak się teraz czuję, powiedz. Lżej. I ci bardziej, hmm? jakby się ciepło zrobiło. Mhm. Uh -huh. Dobrze. Poproś Michała, żeby teraz wezwał wszystkie istoty ludzkie i nieludzkie, z którymi jest w jakiś sposób energetycznie powiązany. Niech wszystkich wezwie. Zjadli się? Tak. Uh -huh. Ile tych istot się pojawiło? Ponad tysiąc. Proszę Michała, żeby teraz sprawdził, czy są istoty właśnie wśród tych, tego tysiąca, czy są takie, które się pojawiły w jego życiu dziś. Tak. Mhm. Dobra. I teraz chciałabym, żeby właśnie na podstawie połączenia z tymi dzisiejszymi istotami sprawdził, co go z nimi łączy, jakie wibracje, jakie przekonania. Niech teraz sprawdzi. Co tam wyczuwa? Jakie wibracje wyczuwa? Bardzo różne. Tak jak przy. mijają go, jakby. czy Nie wiem, jak to powiedzieć. Przegląd tych ludzi. Uh -huh, uh -huh. To po prostu wtedy pewne są jakieś wspólne, ale takie uh -huh. z reguły indywidualne, jakieś. Elementy, które gdzieś powstały, czy jakieś emocje, czy jakieś mhm. słowo, jakaś sytuacja, no, które wywołały właśnie mhm. efekty. Mhm. Czy jest tam żal? Tak, w niektórych sytuacjach mhm. tak. Mhm. Retensje? Tak, wygląda też. Mhm. Okay. Chciałabym, żeby jeszcze Michał zobaczył, czy są też takie połączenia, które łączyły się na podstawie stresu, stanów lękowych, niepewności, poczucie winy. Niech to wszystko odszuka i zobaczy, w jaki sposób z tymi istotami jest połączone, jak właśnie tego rodzaju splokowana energia w sobie i w nich połączona została. Na razie chodzi nam tylko i wyłączenia Michała. Natomiast jeśli ma taką wolę, może też wytłumaczyć tym istotom, które się zjawiły, dlaczego je wezwał. Gotowy jest dzisiaj całkowicie odciąć się od tych więzów? Tak. Dobrze, to niech to zrobi. Już wie doskonale jak to robić. Ma swoją świadomość. Wiedzę. I teraz czas na to, żeby uwolnił całą zblokowaną energię i jednocześnie też rozpuścił, odciął wszystkie więzy. Niech to zrobi. No już. Poproś Michała, żeby sprawdził. A jeśli są jeszcze jakieś traumy, żeby je wszystkie wyczyścił ze swojej pamięci komórkowej. Wszystkie traumy. Zrobił to? Tak. Uh -huh. Powiedz mi, jak się teraz Michał czuje. Taki, taki spokój się pojawił. Nie wiem, takie, taki sta, Nie wiem, jak ten stan opisać. Uh -huh. Taki, jakby tak, Faktycznie nic nie, go nie obciążało i. Stał się taki, takim istnieniem. Mhm. Uh -huh, uh -huh, dobrze. Michał mówił też o tym, że mam wrażenie, że może więcej, że mógłby lepiej, ale że jego potencjał jest zblokowany. Czy to wszystko odblokował dzisiaj? Tak. Tak, to właśnie do jego rozterki te jego właśnie te blokady i, i, i to te przekonania właśnie, że, 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 że jego jakieś podejście mogło coś wywołać i tak dalej, blokowało go bardzo mhm. przed tym, żeby robić rzeczy, doświadczać, teraz to, to minęło, tego, mhm. tego tak. nie ma. Dobrze, dobrze. Czy jest w nim teraz śmiałość? Bo mówił mi o tym, że brakuje w nim śmiałości. Tak. Dobrze. Poprosi Michała, żeby sprawdził, czy jeszcze ma jakiekolwiek połączenia z tym pierwszym gadem i z, tą, z tym bytem energetycznym. Nie. Yeah. Mhm. Jeśli tam są jakiekolwiek jeszcze ślady, umowy, zgody. Taki zwrot intencja, którą jeszcze za życie wykonał, to żeby to teraz wykasował. W sobie... jeśli są gdzieś jeszcze ślady jego energetyczne, w tamtych pytach to ma to wszystko wykasować. Teraz chciałabym, żeby jeszcze sprawdził, czy wyczyścił wszelkie połączenia, jakiekolwiek energetyczne, energetyczno-karmiczne, cokolwiek tam się mogło pojawić, żeby to sprawdził dokładnie. Jeśli nie ma tego, to może teraz pozwolić wszystkim wyjść. Każdy idzie do swojej przestrzeni. A zapytaj Michała, co chciałby zrobić z gadem z tak zwanym swoim opiekunem. Nic nie chciała z nim zrobić. Nie ma dla niego żadnych emocji, uczuć, uh -huh. niczego. Dobrze, dobrze. W dalszym ciągu jeszcze ten Bat jest jego przestrzeni? Czy już go nie ma? Tak. Nie ma. Mhm. Uh -huh. Dobrze. Powiedz mi, jak teraz przestrzeń, Michała wygląda? Jest bardzo biała, bardzo jasna. Uh -huh. Taka bardzo... Michał jest w niej właśnie zanurzony, tworząc tam przestrzeń, jednocześnie się w niej zanurza. Jest okay. bardzo dużo światła. Mm -hmm. Rozumiem, że platformy już nie ma. Nie, niczego nie ma. Mm -hmm. okay. Aha. Jeszcze jedno pytanie do ciała subtelnego. Czy odczuwa w sobie samotność? Nie. Nie. Mhm. Okej, okay. poproś Michała, żeby teraz e, odszukał w sobie radość, odczucie szczęścia. Na raz? Tak. Wypełni się tym wszystkim? Niech się wypełni. Jak sobie przypomni swoją naturę, swoją radość, przede wszystkim miłość do siebie. I powiedz mi, czy twarz Michała w dalszym ciągu ma jakieś ślady tego wosku, jak to nazwałeś? Nie. Nie. Jest pełna synchronizacja między ciałem subtelnym i fizycznym. Tak. Michał zapytał, znaczy, Prosił, żeby zapytać, czy ciało subtelne ma jakąś radę lub rady dla niego. Żeby iść za, za czuciem, mhm. żeby iść, nie, nie bać się zmian. Mhm. Jeszcze jedno. W fizyczności Michał powiedział, że nastąpiła w tym roku no, taka mocna intensyfikacja jego duchowości, jego rozwoju. Czy była, jest tego przyczyna ezoteryczna? No, to, to zawsze gdzieś to było w nim od, od dawna tłumione, ale ta to... Potrzeba gdzieś zrozumienia, czy, czy, czy właśnie wyjścia poza to, co, to, co gdzieś go ograniczało, zawsze było. Mhm. Wydaje się, że to, że to tego w Michale się nie dało do końca zatrzymać. Mhm. Mhm. A czy była jakaś przyczyna ezoteryczna, że pokazywała mu się pewna liczba 47, czy numery 4, 4 i 7? Nie, to bardziej jakby tak jakby to można było zrobić na każdej innej cyfrze, ale chodzi o to, żeby właściwie bardziej nadać mu, jakby sam w sobie chciał nadać w jakiś sposób czegoś takiego nie wiem, magicznego, mistycznego, za czym właśnie co by jakby Pobudzałoby tą sferę. Mhm, mhm, mhm. Michał też zapytał o cel tego wcielenia dzisiejszego. Rozumieć. Zapytaj go, czy rozumie. Teraz w jednej chwili wszystko. Y, y, tak. Y, tak jakby wszystko było. Wszystko było takie, że to zrozumienie było, chociaż trudno jest powiedzieć, czym to jest, bo jest to tak szerokie, że, że trudno jest to opisać, ale jest teraz w nim zrozumienie. Mhm. A to też pytanie, czy ma nastąpić jakaś transformacja w jego życiu, jakaś lekcja? Ma następować transformacja, ma występować ciągły ruch i zmiana. Mhm. Powiedział mi też, że do czterdziestki jego życie wydawało się być takie trochę naiwne. A że teraz żyje świadomie i ma wrażenie, że jest w pełni życia. Nie jest jeszcze w pełni życia. Pełnia życia dopiero przed nim. Mhm. Dobrze. Okej. Okay. Zapytaj Michała, czy jest jeszcze coś, co moglibyśmy z nim albo dla niego zrobić? Nie, jest gotowy na to, żeby jak to powiedzieć, ponieść konsekwencje to trochę źle brzmi, ale Zmieta. w tym sensie, mhm. że, że po prostu, że on już jakby chce, nawet nie, że chce, że teraz już jakby wie, że w pełni wszystko od niego zależy. Mhm. Mhm. Mm Dobrze. Czy Ty, Darko, jesteś gotowy do powrotu? Tak. Aha. Dobra, no, dziękuję Michałowi za pracę. I całkowicie wychodząc z jego przestrzeni, rozłączy i odłączy się całkowicie od Michała. No i powoli wracasz do siebie. Całkowicie rozłączasz się, odłączasz się od wszystkiego, co było w tej sesji. Całkowicie to zostawiasz. To Ciebie nie dotyczy. I wracasz do siebie, do swoich parametrów. Tu, gdzie zawsze jesteś w dobrej formie, tu, gdzie zawsze się czujesz dobrze. I powolutku, powolutku wracasz do swojej fizyczności, do swojego ciała fizycznego. Weź głęboki oddech. Poczuj energię swojego oddechu. Już w ciele fizycznym. Czujesz się wypoczęty, zregenerowany, rzeźki. Za moment powiem trzy, a ty już całkowicie powrócisz do swojego ciała fizycznego, powrócisz do tu i teraz i będziesz mógł otworzyć oczy. Hej Darku. Michał, włączysz mikrofon. Jestem. Jak się czujesz, Michał? No, było to pół, półtorej godziny intensywnego odczuwania. Mm -hmm. Dobrze. Poczułem, jak brutalnie Darek wchodzi na samym początku. Słownie poczułem ukucie. Mhm. Mm Ciekawe to było. No. No, są ciekawe procesy. Dobrze, ja za moment wyłączę nagrywanie, więc pytanie do Ciebie, czy Ty chcesz się podzielić sesją? Yy, myślę, że tak. Myślę, uh -huh. że tak. Uh -huh. Z wizerunkiem czy bez? Yy, tak się zastanawiam. Myślę, że bez wizerunku, ale niech delikatnie będzie zamrożony. <laughs> Czyli bez wizerunku, dobrze. Dobrze. Ja Ci dziękuję bardzo za to spotkanie i za to, że nam zaufałeś. Bardzo Ci dziękuję. Darku, powiedz mi, jak ty się czujesz. Dobrze. Dziękuję Ci za piękną pracę. Dzięki. Michał, tobie no. też dziękuję za wspaniałą pracę. Ja wyłączam nagrywanie, ale zostań jeszcze z nami. Dobra. Mhm, dziękuję, na razie.